Czas na popołudniową publicystykę w Polskim Radiu Katowice. Piotr Pagieła, kłaniam się i witam od razu moich gości. Poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry, panie pośle, dzień dobry państwu. Poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie pośle, dzień dobry państwu. Dziś chciałbym w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, porozmawiać o wojnie, ale o wojnie propagandowej. Zaczęło się tak. Rosja broni się przed Ukrainą. Rosja działa w samoobronie. W Ukrainie ma miejsce ograniczona operacja wojskowa. Wyłącznie Rosjanie ucierpieli w czasie II wojny światowej. Wołodymyr Zeleński jest odpowiedzialny za ludobójstwo ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie. Ukraina posiada laboratoria broni chemicznej i biologicznej. Pod takim pretekstem, można by tak powiedzieć, wojska Władimira Putina wkroczyły na Ukrainę. Panie pośle, poseł Wojciech Szarama, pan był kiedyś szefem delegatury Urzędu Ochrony Państwa. Jak się fabrykuje takie kłamstwa? Pan patrzył na to z drugiej strony. No to nie wymaga jakiejś specjalnie skomplikowanej pracy operacyjnej. No trzeba znaleźć jakiś sensowny pretekst, ponieważ Ukrainie cały czas się zarzuca, że kultywuje takie tradycje nazistowskie, banderowskie. No kiedyś były takie ugrupowania na Ukrainie, szczególnie w czasie II wojny światowej, które potem były przez Rosjan rozbijane. Więc to jest nawiązanie do tego i szukanie jakiegokolwiek pretekstu. Natomiast to już nie jest praca operacyjna, tylko to jest nadanie odpowiedniego nagłośnienia takiemu tematowi w mediach. I tutaj główną rolę odgrywa telewizja, radio państwowe rosyjskie, a później zorganizowane grupy tak zwanych troli, które no, zarzucają no, w tym przypadku Ukrainie jakieś złe postępowanie, które wymaga interwencji państwa rosyjskiego. Panie pośle, poseł Przemysław Koperski, jak pan słucha tych argumentów Putina, to jak się pan czuje? Myślę, że dzisiaj nikt nie powinien być zaskoczony, ponieważ wojna odbywa się na różnych poziomach. Jednym z tych od dawna znanych poziomów jest poziom dezinformacji i przekazywania fałszywych informacji. Każde państwo, które się broni przed tym, no musi mieć odpowiednie służby, musi mieć odpowiednie jakby instrumenty i przede wszystkim warto tutaj edukować również społeczeństwo, tak żeby każdy był w stanie odróżnić, przynajmniej w jakimś krótkim możliwym czasie, prawdziwą informację od kłamliwej informacji. Bardzo ważne jest również to, żeby media były niezależne, żeby dziennikarze mieli możliwość informowania o tym, jaka jest ta obiektywna prawda, tak żeby każdy mógł wyrazić własne zdanie i dlatego tutaj taką rolę spełniają te niezależne media na Ukrainie, które dzisiaj trzeba wspierać i wolne demokratyczne media w Polsce również wspierają media na Ukrainie, tak żeby każdy, kto otrzymuje fałszywą informację, mógł raz, dwa z nią się zapoznać. I co więcej, dzisiaj bardzo ważny jest przekaz również do Rosjan mieszkających w Federacji Rosyjskiej, tak żeby oni też potrafili odróżnić tę nieprawdziwą informację od prawdziwej informacji. Może jakieś media, które są mediami cyfrowymi, powinny być zorganizowane przez Unię Europejską, może przez jakieś organizacje międzynarodowe i taki sygnał z prawdziwą informacją, taki kanał rosyjskojęzyczny z prawdziwą, zweryfikowaną informację powinien również trafiać nie tylko przez hakerów, tych walczących w dobrej sprawie, ale również przez zorganizowany demokratyczny świat powinny płynąć do obywateli Rosji, bo jeżeli ma cokolwiek zmienić. Na razie mamy problem z tymi informacjami, to musi wyjść od samych Rosjan. Które płyną w Rosji i płyną do Rosji, bo jak wiemy, w Rosji nie wolno mówić innego przekazu o wojnie na Ukrainie, w Ukrainie, poza przekazem oficjalnym. Panie pośle i poseł Szarama, jak pan ocenia tę ustawę, która przeszła, która przewiduje nawet 15 lat więzienia za takie informacje? Prawdziwe. No oczywiście to jest zupełny skandal i taki klasyczny zamordyzm. Rosjanie, ponieważ
przegrywają tą wojnę propagandową. To jest dla Putina szczególnie takie bolesne, dlatego że oni się do tego wszystkiego bardzo mocno przygotowywali. Już wcześniej żeśmy powiedzieli, że szukano tutaj pretekstu do tego ataku. No, oprócz obrony ludności rosyjskojęzycznej właśnie użyto tych argumentów o faszystowskim rządzie na Ukrainie, pomijając zupełnie to, że jest to rząd wybrany w demokratycznych wyborach, że prezydent jest wybrany w demokratycznych wyborach, ale trzeba było jakiegoś pretekstu szukać. No i ten pretekst musi być teraz powtarzany i utrwalany, ponieważ wojna się przeciąga, są bardzo duże ofiary wśród ludzi, zniszczenia w obiektach cywilnych, które są momentalnie pokazywane na całym świecie, no to Rosjanie starają się nie dopuścić do tego, żeby dochodziło to do ich społeczeństwa, ponieważ z czasem, w miarę tego, jak będzie przybywało ofiar, również Rosjanie zaczną tą wojną być nie tylko zmęczeni, ale zaczną przeciwko niej protestować, wobec czego zaostrzono już w sposób zupełnie absurdalny prawo karne, zakazując używania pewnych zwrotów, o których pan redaktor mówił, zakazując de facto mówienia prawdy w środkach masowego przekazu i w internecie. A więc jest to ograniczenie, maksymalne ograniczenie swobód obywatelskich, no bo musimy pamiętać o tym, że jest to połączone z bardzo brutalnymi reakcjami na jakiekolwiek manifestacje, pikiety ludności w rosyjskich miastach. Mamy tutaj do czynienia z totalną wojną i z próbą totalnego zastraszenia społeczeństwa rosyjskiego. To ja chciałbym, żebyśmy teraz przeszli na nasze krajowe podwórko informacyjne, bo analitycy wykryli, ta wojna dzieje się w internecie, dzieje się w portalach społecznościowych, tylko 120 tysięcy fejkowych ataków jednego dnia w języku polskim, a atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę komentarzy i informacji właśnie w tych mediach i nie wszystkie te informacje, które są w sieci, są prawdziwe, a przede wszystkim te nieprawdziwe mają na celu skłócenie nas z Ukrainą, a także skłócenie nas z uchodźcami z Ukrainy. Panie pośle, pytam pana posła Koperskiego, czy pan jest w stanie odróżnić te prawdziwe informacje w mediach społecznościowych od tych fejkowych? Tych informacji jest taki ogrom, że faktycznie niektóre osoby mogą dać się zwieść. Ważne jest, żeby przekazywać w tych kanałach wolnych, demokratycznych informacje prawdziwe, sprawdzone. I żeby mówić o tym fałszywych informacjach, które mogą się rozprzestrzeniać. Tutaj takim dobrym przykładem jest wystąpienie bliskiego współpracownika prezydenta Ukrainy, który mówił, że może pojawić się film, w którym prezydent będzie składał kapitulację, i żeby zwracać na to uwagę, ponieważ w tej chwili są już takie techniki manipulacji obrazem, dźwiękiem, że to aktor może podszyć się, mający jakby cyfrowo nałożony obraz prezydenta Ukrainy, podawać się za niego i takie nieprawdziwe informacje przekazywać. Także ważne jest, żeby uprzedzająco, z wyprzedzeniem sygnalizować społeczeństwu, że możemy mieć kontakt z tymi fałszywymi informacjami. Natomiast nie sądzę, żeby w Polsce te informacje mogły paść na dobry grunt, ponieważ my jako cały naród jesteśmy w tej chwili zjednoczeni w akcji pomocy dla Ukrainy i zaczyna się to od tej pomocy osób, które znają już Ukraińców, bo przecież tutaj wielu z nich od lat pracuje, a kończąc na działaniach samorządowych, bo przecież jest wiele samorządów, miasta partnerskie na Ukrainie, po działania również na poziomie jakby centralnym, rządowym czy międzynarodowym. Tutaj Polacy mówią jednym głosem i to ogromne wsparcie czuć w każdym miejscu Polski. Ja bym chciał zapytać panów, zacznę od pana posła Szaramy, o waszego kolegę w Sejmie, posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który napisał tak. Nie krytykuj banderowców, bo będziesz ruskim agentem, a wcześniej protestował, cytuję, przeciw nadmiernemu uprzywilejowaniu uchodźców z Ukrainy, w tym leczeniu ich przez polską służbę zdrowia. Wcześniej poseł Braun protestował przeciwko szczepieniom i, jak sam mówił, segregacji sanitarnej. Panie pośle, obserwuje pan takie zjawisko, że antyszczepionkowcy jednocześnie jakby powielają rosyjską narrację w stosunku do Ukrainy?
Poseł Szaramach. Dziękuję. Panie redaktorze, więc no, poseł Braun jest człowiekiem, który z zasady protestuje przeciwko wszystkiemu, co robi rząd, dlatego że on jest w tej takiej twardej opozycji, która dąży do zmiany tego rządu, a więc każdy temat jest dla niego dobry. No niestety to jest wyjątkowo nieodpowiedzialne, dlatego że to może postawić Polskę momentami w trudnej sytuacji. Część osób powiela te jego poglądy. On był bardzo mocno zaangażowany w ten ruch antyszczepionkowy i część osób, która wietrzy we wszystkim spiski, w którym biorą udział również władze, to powiela. W tej chwili ta sytuacja, powiem, że nie jest zbyt groźna, dlatego że ona jest zupełnie jednoznaczna. Na Ukrainie trwa wojna wywołana przez rosyjską agresję. Ukraińcy się bronią. No i część Ukraińców, ci, którzy czują się zagrożeni, matki z dziećmi, uciekają z terenów dotkniętych wojną do Polski. Polska ich przyjmuje i ten przekaz jest jednoznaczny, dlatego że on jest masowy. Kłopoty mogą się zacząć później, wtedy, kiedy pojawią się pewne oznaki zmęczenia. Wtedy, kiedy liczba uchodźców będzie tak duża, że trudno będzie im od razu przydzielić jakieś lokum, jakieś miejsce do spania, do bytowania, czy też na przykład dostęp do lekarza. No, polska służba zdrowia jest taka, jaka jest. Przy takiej masie uchodźców to uważam, że żadne państwo w Europie nie dałoby sobie automatycznie rady. A więc te kłopoty mogą się pojawić. Już taka jedna próba, taka trochę udana była, próba narzucenia Polsce tego, że jesteśmy rasistami, dlatego że doszło do przypadków jakichś takich pobić obcokrajowców na granicy o korzeniach azjatyckich. To były zupełnie jednostkowe przypadki, natomiast to podchwyciły również media, które nie są związane z panem Braunem. A więc tutaj musimy apelować do czujności odbiorców, żeby korzystali z różnych źródeł informacji. Jeśli jest jakaś informacja, która im się wydaje szczególnie bulwersująca, to być może, że warto włączyć po prostu polskie radio czy polską telewizję, żeby chociażby porównać te informacje, które ukazały się na czyjejś stronie internetowej z tym oficjalnym przekazem. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że też musimy pamiętać, że Putin nastawia się na wojnę, która będzie trwała dłuższy czas, że on się przygotował do tych sankcji gospodarczych, wobec czego próba zmanipulowania nas, zmanipulowania Polaków, w ogóle mieszkańców Europy, tym, co się dzieje na wschodzie, tym, co się dzieje z uciekinierami, te próby będą postępowały. Musimy starać się być odporni, korzystać z różnych źródeł informacji i pamiętać, że to Rosja zaatakowała Ukrainę, a Polska pomaga Ukraińcom. Ostatnia minuta naszej audycji należy do pana posła Koperskiego w tej samej sprawie. Panie redaktorze, panie pośle, szanowni państwo, no można powiedzieć każdy idiotyzm w Sejmie i wydaje mi się, że czas takimi pożytecznymi idiotyzmami wypowiadanymi z mównicy sejmowej powinien się skończyć, ale to wyborcy Konfederacji muszą jakby na nowo zweryfikować, czy poparcie dla tej partii w obliczu takich zachowań, a nie innych, kiedy mamy do czynienia z agresją na Ukrainę, warte jest podtrzymania, czy też lepiej, żeby politycy tej formacji w następnym parlamencie się nie znaleźli. Także wszystko w rękach wyborców, którzy obserwują to, co robi poseł Braun, to, co robią jego koledzy i w czyim interesie działają w polskim parlamencie. A ja na koniec jeszcze raz, tak jak pan poseł Szarama zaapeluje, by weryfikować wszystkie informacje. My staramy się to robić co najmniej dwóch albo nawet trzech źródłach, jeśli jest to możliwe. Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję państwu. I Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Kłaniam się, panie pośle. Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.